męskie granie, jest w tym coś takiego, bym powiedział, zobowiązującego. Między nami. Szanuję cię i kocham. Ale czy ty jesteś męski, czy bardziej charyzmatyczny? Słyszałem w kilku momentach takich intymnych w życiu, że jestem męski, że bywam. Ale co, chcesz powiedzieć, że... Na co dzień głęboko ukrywam męskość swoją. Jest... Jak głęboko? To znaczy... To jest głębiny... Otchłań. Bardzo głęboko. Ale czy przepięcie. Ale powiedz mi, bo tak wygląda człowiek po półtora rocznym urlopie. Tak, no strasznie. Nie polecam. Urlopy tak długie są bez sensu, absolutnie. Poczekaj, tam siedzi kilka milionów ludzi, którzy mówią, ty zobaczcie, nienormalny jest. Przecież no, długi urlop, półtora roku nic nie robiłeś. To niemiłe z mojej strony. No. Faktycznie to duże szczęście, że mogłem sobie pozwolić na taką przerwę i bardzo to doceniam i dziękuję światu, że jest tak życzliwy w moją stronę. Ale psychicznie było to dla mnie ogromnym obciążeniem. Po kilku latach bardzo intensywnej pracy, grania koncertów, nagrywania płyt, wielu stresów związanych ze scenicznym pojawianiem się, publicznym w ogóle i utratą prywatności, to taka półtoraroczna przerwa, w trakcie której jakby generalnie nie masz planów i to jest twój plan, to bardzo ciężkie doświadczenie było dla mnie. Ale wracam powoli. Wracasz z męskim graniem. Tak.